Tytuł kursu: Zasady sporządzania planów, analiz i sprawozdań. Moduł: Planowanie działalności. Temat: Jak zbudować plan awaryjny dla przedsiębiorstwa. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o celach planów awaryjnych. Celem planów awaryjnych jest przygotowanie rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na zapewnienie kontynuacji ciągłości istotnych procesów realizowanych w przedsiębiorstwie w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej i przywrócenie jej sprawności operacyjnej do poziomu sprzed wystąpienia sytuacji kryzysowej w możliwie najkrótszym terminie. Plan awaryjny powinien minimalizować straty związane z wystąpieniem sytuacji zakłócającej działalność organizacji, ochronić zasoby i zapewnić jak najszybszy powrót do normalnego funkcjonowania. Zaletami sporządzenia planu awaryjnego są przede wszystkim szanse uprzedzenia pewnych zdarzeń. Gdy przewidujesz czarny scenariusz, już wcześniej możesz przygotować się na przykład silny atak konkurencji. Z tego typu działań na rynku od ponad 30 lat słynie firma Shell, która świetnie wykorzystuje kolejne recesje i zawirowania na rynku, aby wzmocnić swoją pozycję. Lepsza jakość rozwiązań. Przygotowanie rozwiązań wcześniej, na chłodno, powoduje, że możemy wygenerować zupełnie inne rozwiązania niż wtedy, gdy działamy pod presją i upływem czasu. Sporządzenie planu awaryjnego daje poczucie swobody. Sprawia, że nie jesteśmy rozpaczliwie przywiązani do obecnej rzeczywistości. Podczas sporządzania planu awaryjnego musimy odpowiedzieć sobie na następujące pytania. W zakresie konkurencji. Kto z naszych konkurentów jest stosunkowo najlepiej przygotowany na trudne czasy rynkowe? Kto ma najlepszą pozycję kosztową? Kto z konkurencji może najbardziej nam zaszkodzić? Kto może połakomić się na nasz rynek i naszych klientów w trudnej sytuacji rynkowej? Który z naszych konkurentów może być stosunkowo najsłabiej przygotowany na recesję? Kto będzie działał najmniej elastycznie? Kogo warto byłoby przejąć w czasach recesji? W zakresie dostawców. W jaki sposób trudna sytuacja rynkowa może wpłynąć na nasz łańcuch dostaw? Które ogniwa są najbardziej narażone? Co już teraz powinniśmy zrobić, by temu zapobiec? W zakresie nabywców. Jakie mogą być przyczyny spadku popytu na nasze produkty? Jak się zmieniają potrzeby nabywców? W jaki sposób powinniśmy je zaspokoić? W jaki sposób trudna sytuacja rynkowa może wpłynąć na nasze kanały dystrybucji? Które ogniwa są najbardziej narażone? Które produkty pozwolą nam podtrzymać obrót w czasie recesji, a które pozwolą wygenerować jakąkolwiek marżę? Na jakie produkty postawić w trudnej sytuacji rynkowej? Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.